Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam 14 września, święto podwyższenia Krzyża Świętego. A więc usłyszymy Ewangelię mówiącą o tym właśnie zapowiedzi o krzyżu przez Jezusa. Jest to Ewangelia według świętego Jana, rozdział 3, wersety od 13 do 17. Posłuchajmy. Jeszua rzekł do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, jest tylko ten, który stąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jak Mosze wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto pokłada w Nim ufność, mógł mieć życie wieczne. Bo Bóg tak ukochał świat, że dał swego jednorodzonego i niepowtarzalnego w swoim rodzaju Syna, aby każdy, kto pokłada w Nim ufność, miał życie wieczne. Nie doznał zaś zupełnej zagłady, bo Bóg nie posłał Syna na świat, aby sądził świat, lecz raczej, aby przez Niego świat mógł zostać zbawiony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, zacznę od takiej pierwszej bardzo ważnej sprawy, a przy święcie podwyższenia Krzyża Świętego myślę, że koniecznej, by przypomnieć. Czy uczyniliście rano znak krzyża? No właśnie, pamiętajmy o tym każdego dnia. Róbmy, czyńmy go z miłością, nie tylko po przebudzeniu, ale czyńmy go wielokrotnie. Krzyż Święty, ja tutaj mam mój krzyż, krzyż, który otrzymujemy podczas ślubów wieczystych. Ten krzyż często nam towarzyszy, ten krzyż jest z nami w różnych momentach. Krzyż jest z nami możemy powiedzieć, od dzieciństwa, wtedy, gdy podczas Chrztu Świętego zostaliśmy przyniesieni, to ksiądz, a potem rodzice i rodzice chrzestni naznaczyli na naszym czole, na naszej głowie znak krzyża. Krzyż nie jest przekleństwem, ale krzyż jest błogosławieństwem. Moi drodzy, zapamiętajmy to sobie. Krzyż jest błogosławieństwem. Kiedyś byłem w jednym gdzieś tam miejscu i widziałem, byłem świadkiem takiej sytuacji. Pani przyszła do księdza i mówi: proszę księdza, kupiłam taki krzyż, zwykły, taki ścienny, drewniany. Przyniosła go ze sobą i mówi: chciałam, żeby ksiądz poświęcił ten krzyż, dlatego że moja córka mieszka w Stanach Zjednoczonych i ona mnie właśnie o to poprosiła: mamo, przyślij mi tutaj krzyż, bo u nas tutaj nie ma. No i żeby chcę wysłać tej córce ten krzyż, i chcę, żeby był już poświęcony. I ktoś stał obok, jakaś inna osoba, i mówi: ale proszę pani, niech pani córce nie daje tego krzyża. Ona taka zdziwiona: ale dlaczego? Bo krzyża się nie daje, tylko niech pani weźmie od córki przynajmniej złotówkę albo i jeden grosik, jakby córka kupiła od pani. Bo krzyża się nie daje, bo pani jeszcze ściągnie na tą córkę jakieś nieszczęście. Ja tak słucham tego wszystkiego z boku, mówię: przepraszam, czy ja dobrze słyszałem? Krzyż ma ściągnąć jakieś nieszczęście. Ten krzyż, znak naszego zbawienia, który dał nam sam Ojciec, dał nam z miłości do ludzi, on ma przynieść komuś jakieś przekleństwo? Że jak ja komuś dam ten krzyż, podaruję, mały, na łańcuszku, czasem jest jakaś okazja, pierwsza komunia święta, że jak ja dam dziecku krzyż, to że on ma ściągnąć przekleństwo? Czy ja to dobrze usłyszałem? No tak, niech pani bzdurnie opowiada. Bo to jest herezja. To jest w czystej postaci herezja. Jeśli w taki sposób wierzymy, powinniśmy się z tego wyspowiadać, bo to jest przesąd, zabobon, no i herezja po prostu. Krzyż jest zawsze znakiem zbawienia, zwycięstwa i ochrony. Szatan nie mógł już nic bardziej przebiegłego wcisnąć w głowę ludzi, ale słyszę, że tak czasami w wielu miejscach niestety ludzie tak wierzą jeszcze, że tak się kiedyś mówiło. No to jak się tak kiedyś mówiło, to moi kochani, oficjalnie mówię, krzyż można podarować i
czyńcie to chętnie i dawajcie, szczególnie w tych domach, w tych mieszkaniach, w których widzicie, że nie ma krzyża, to podarowujcie wtedy ten krzyż i mówcie: dziecko, weź, on cię uchroni. Jeśli jesteście u znajomych, nie bójcie się tego. Nie bójcie się, żeby mówić o krzyżu. Jakbyśmy się nie bali podarować ludziom jakichś dzwoneczków przywiezionych gdzieś tam, nie wiem, z Tybetu, a to byśmy się nie bali, masz tu prezent, bo byliśmy akurat tam w jakiejś świątyni Buddy i przywieźliśmy ci tutaj kadzidełka, dzwoneczki, powieś sobie, będziesz miał ładnie, one też pomagają, niektórzy jeszcze tam sobie dodają, więc tym bardziej my, chrześcijanie, czyńmy i znaczmy nasze domy znakiem krzyża. Moi kochani, no i oczywiście do was się zwracam też. Czy wy macie krzyż w waszym domu? Czy on jest? Czy jest w pokoju waszych dzieci? Czy ten krzyż, tym krzyżem są naznaczone nasze domy? Krzyżem poświęconym przez kapłana. To jest bardzo ważne. Wiele rodzin, wiele domów wpędziło siebie w jakieś tarapaty, różne problemy. Też między innymi dlatego, że mieli jakieś okultystyczne przedmioty bałwochwalcze, poprzywożone nie wiadomo skąd, nie wiadomo z jakich części świata, związanych też często z jakimś właśnie, jak powiedziałem, okultyzmem, a nie mają krzyża w domach, a nie mają krzyża poświęconego, mieszkania nie są pobłogosławione, nie są poświęcone tym znakiem krzyża i potem, a potem problemy, potem płacz, rozwody, przekleństwa, kłótnie. To potem wszystko się już do człowieka przyklei, jeśli braknie tego znaku zbawienia. Dlatego dzisiaj, 14 września, święto podwyższenia Krzyża Świętego. Moi kochani, pytajmy o ten krzyż siebie samych, tak jak zadałem wam to pytanie na samym początku. Czy czynicie znak krzyża po przebudzeniu? Czy czynicie znak krzyża wtedy, gdy rozpoczynacie podróż? Gdy jesteście w domu i czy w innych miejscach i zaczynacie jedzenie, posiłek, czy błogosławicie to wszystko tym świętym znakiem krzyża Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest dzisiaj nasze zwycięstwo, nasze zbawienie, bo Bóg tak ukochał świat, że posłał swojego jedynego Syna, niepowtarzalnego, jedynego w swoim rodzaju, aby każdy, kto pokłada w Nim nadzieję, nie zginął, ale miał życie wieczne. To dzisiaj do nas mówi Jezus w tym pięknym Słowie Bożym, a my na to Słowo odpowiadajmy znakiem miłości, który czynimy każdego dnia właśnie na naszym ciele, ale też i znaczymy i błogosławimy różne inne miejsca. Dlatego dzisiaj przyjmijcie tym znakiem krzyża, też przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Błogosławionego dnia. I do zobaczenia jutro, oczywiście, jeśli Bóg da. Z Panem Bogiem.